Witam was, moi drodzy. Witam was pięknie w nowym odcinku Shogo. Tylko ja muszę tu uważać na to, co tu się dzieje. Wow, tutaj ktoś... Dobrze, ci goście tu załatwieni na cacy. O mój Boże. Miałeś, gościu, pancerz. Ci nic nie dam. O, ja też miałem pancerz i też mi nic nie dam. Ja miałem pancerz i też mi nic nie dał. O, to można zbliżenie zrobić. Critical hit był, kurde, cały czas naciskam literę R z przyzwyczajenia, żeby przeładować broń, zapominając o tym, że to były gry dla normalnych ludzi. I za bardzo broni przeładowywać nie trzeba było. Dobra, ja tu zapiszę. I za bardzo broni przeładowywać nie trzeba było. Moi drodzy, widziałem dzisiaj, przez chwilę zobaczyłem, bo byłem ciekaw, co to jest. Pojawił się jakaś gra Ark. Na pewno pamiętacie coś takiego jak Ark Survival Evolve. A teraz wyszedł jakiś... Teraz wyszedł jakiś Ark Survival Ascended. I nie wiem, czy to jest druga część tego arka. Nie ma tam podpisane jako dwa. Nie jest podpisane jako dwa. Ale opowiada się, no... Ciekawie nawet. Ciekawie się zapowiada. Sorry, goście, ale nie jestem zainteresowany waszą znajomością. Nie jestem zainteresowany. O nie, tutaj mnie zdziarał, gościu. Dobra, zapisałem. Jak zginę, to jest właśnie piękna rzecz w zapisywaniu gry w dowolnym momencie, tak? Wyobraźcie sobie, że miałbym tylko zapisanego gdzieś checkpointa na początku gry i musiałbym wszystko powtarzać. To by była przekichanka, naprawdę. To by było... No nie za fajnie. Ale ta strzelba jest tu cudowna na tym Shogo. To jest taka strzelba, jak powinna być. Dlatego ja mówię, że na Shogo ogólnie broń... była zrobiona, no mega, o wiele lepiej, bardziej mi się podobało to niż w przypadku Blooda 2. I widzę, że właśnie Monolith, tworząc Sphira, mega się wzorował na Shogo. Oho. Tu będzie nieciekawie, tu będzie chyba nieciekawie. Na razie są ciężarówki, a ja nikogo tutaj nie widzę. Nie widzę tu nikogo. O, tu jest jakaś winda. O, tak jest, przeszedłem to.
No i na przykład było tam z tym, z tym Arkiem, to jest o tyle ciekawa rzecz, że zainteresowałem się tym, ponieważ tam są dinozaury, nie? Ja zawsze lubiłem gry z dinozaurami, zawsze brakowało mi gier z dinozaurami. No, ale ja nie mówię, że będę grał, nie będę grał, tylko bo to jest survival, ja nie lubię survivali i tyle. Ale osobiście bardziej czekam na Ferousa, Project Ferousa. W sumie to będzie jeszcze jedna taka gra z dinozaurami. Taki trochę. A, głupie. Taki trochę horror czy coś. Instinction, właśnie. Instinction się będzie nazywał. I to jest. To może być całkiem fajna gierka. Całkiem fajna gierka. Całkiem fajna gierka. Mnie ciekawią właśnie takie bardziej gry. Takie no, strzelanki albo coś w stylu, prawda? Tak jak był Dino Crisis kiedyś, też była całkiem dobra gierka. Wiadomo, turoki kultowe. Tu też coś porobili, widzę, z tym poziomem kurwa trudności na tym Shogo, bo nie przypominam sobie, żeby na easy, żebym był mordowany co chwilę. Jakoś tak sobie tego nie przypominam, że kurwa, otwórz te drzwi. Więc widzę, że wersja Steamowa została kurwa wzbogacona. Facet chyba miał szansę, właśnie obróciłem, powiem wam, głowę. Facet miał szansę mnie rozwalić i spierdolił. O, tam jest ten gościu, dobra. Nieźle. Nie, tak nie będzie. Very good. For Gabriel. O, mnie kurwa napierdala. Znowu się dam cmoknąć jak frajer. Znowu mnie wyjebał. Nie no. Teraz ja ciebie przerobiłem, koleś. Teraz ja tobie pokazałem. Aura fi... O, znowu dostałem po plecach. Co? Jak mnie mógł tak trafić? Nie mógł mnie tak trafić. Co jest? Co nie? Tylko czekajcie. Nie no, nie może tak być. Nie mogą mnie kurwa. Nie no, kurwa, tak nie może być. Zjebany. Nie wiem, jak oni w ogóle kurwa strzelają. Co, on wychodzi i strzela? Wie już, gdzie jestem? No to się niestety na starych grach zdarzało, to akurat, że się gdzieś pojawiali za plecami, ale to ilość zabieranego zdrowia naszego jest nieprawdopodobna. Jest nieprawdo... Skąd?
Kurwa, skąd? Nawet nie wiem, gdzie się ten gościu pojawił. Tam był, cały czas tam był. Cały czas tam wieprz był. Familiar voice, dobra, idziemy dalej. Ten Hank, o ile pamiętam, to on gdzieś tam na pewnym etapie gry chyba ginie. Kurwa, tak nie będzie. Dobra. No ale z drugiej strony, czego ja chcę, to Monolith robił, a Monolith nigdy nie potrafił też... No w sumie ja kiedyś w Shogo grałem też z kodami, więc nie wiem... Chociaż też go przechodziłem bez kodów, więc... Ale Monolith zawsze miał ten problem, że te poziomy trudności były niezbalansowane. Na przykład na pierwszym Bloodzie też tak było. I że ciężko było po prostu coś przejść bez ciągłego wczytywania i zapisywania i tak w kółko. Jacie! Widzieliście to? Nie wiem skąd oni się tam wzięli. No dobra. Zostawiłeś kawał zdrowia. Oj, wyrzutnie mi ktoś tu zostawił jeszcze. I ta wyrzutnia też jest bardzo podobna do tej z Sphere. Nic, ja wszystko tu jest. Sorry, goście. Dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Nie wiem, kto tu, czy tu ktoś jeszcze jest. Mam nadzieję, że tylko jeden ciulek. Ale zaraz się... Co? Jedź tą windą. Ale farta miałem. To był farcik. Może się pani stąd ruszyć? Panią. Nie chciała się ruszyć, no to musiałem... Musiałem ją ruszyć. Świadków też nie zostawiam. Nie ma potrzeby. Jak kurde John Wick z tymi pistoletami. John Wick. Po kolanach, gościu. Starczy. 97 zdrowia. It is enough.
Aha. Co? Skąd? Co? Cywil? Cywil też strzela. A to świniak. Nie wyszło. Nie wyszło tak, jak chciałem. Ale zaraz wyjdzie. Zaraz wyjdzie. Zaraz wyjdzie tak, jak ja chciałem. Właśnie tak chciałem, żeby było. I teraz wyszło odpowiednio. Spoko, gościu, wybaczę ci. Co to było? Fajnie, gościu, że nie trafiłeś. Dobra. Jeśli mam apteczkę, to ją sobie od razu wezmę. Dlaczego mam ją... Czego mam nie brać? Ła, ale wybuch. Wybuchy też były fajnie na Shogo zrobione. Lepiej niż na przykład na Bloodzie 2. Na Bloodzie 2 chyba były takie... Bardziej chyba do Quake'a 2 zbliżone. Kura? I need to talk with you face to face. It's about Toshiro and Baku. I don't understand. Head out for Maratroba. I'll contact you there. Kura out. Sanjuro, what the hell happened? Are you okay? Kura's alive. I see. Fall back to LZ Minotaur for immediate extraction, Commander. I'm aborting the mission. It's time to settle matters once and for all. But, sir, Kura's alive. Of course she is. Where do you think our intelligence has been coming from? You knew, and you didn't tell me? Kura is a soldier, Commander. She does what she's told. You'd do well to follow her example. No. Pamiętam ten dialog. Permission denied. I will not stand for insubordination. You have your orders. Akarazu out. Yes, sir. Tenjiro, quit your damn daydreaming. You gotta get out of there pronto. Reinforcements are pouring into the place. They got the lobby secure, so you better head for the service tunnel access over by the interference array. It'll be a hell of a... No, pamiętam tą dyskusję, jak się dowiedział, że Kura żyje. I chodzi o Kurę jako imię, nie o Kurę Kurczaka. Dowiedział się, że ona żyje, no i tyle, nie? Chciałeś do mnie strzelić. O kurde, bo ja nie zrobiłem szybkiego zapisu, tylko taki. O Jezus, już się przestraszyłem, że nie zrobiłem zapisu. O mój Boże, ale by była porażka. Znowu mnie trzymaj. Nie no i znowu zły zapis. Nie. Mylę się, kurwa. Muszę zrobić szybki zapis, o, żebym się nie mylił. Kurde, ale miałem farta. Co myślę? No, gość zaraz mnie trafi, więc... Więc mogę tyle zrobić, co nic, nie? Dam mu się postrzelić i później zacznę od nowa. No i patrzcie się, no i jednak... Kurde, on żyje. Sukinsyny. Kolesie, idę wam szczepać dupalki, tylko
Proszę, bądźcie. Bądźcie łaskawi. No, trochę tych gierek takich z dinozaurami będzie. No, to było nawet ładne. Ło, to już nie było ładne. Ale nie, naprawdę coś zrobili z poziomem trudności, bo nie pamiętam, żeby na niskim poziomie trudności, żeby coś takiego miało miejsce. To mogło być lepiej, a jest do dupy. Poczekajcie. Czy moja wygórnia. Kurwa, to już w ogóle była jakaś porażka. Ale se strzeliłem. A to też skrzaniłem. Nie było wcale lepiej. To też. Nie ma to jak wycelować ponad gości. Dobra, tych akurat udało się jakoś załatwić. What? Ten się tutaj zatrzymał na ścianie. No i co? O nie, nie mów mi, że się coś zacięło. Tak zginął i tak. Ale patrzcie się, zapis. Zapamiętał broń rozrzuconą. Nie zapamiętał ciała, ale zapamiętał broń. Nie wiem, może teraz zadziałają tam te drzwi. Nie, czemu nie? Dobra, nieważne. Dojdziemy do tego w następnym odcinku. Bywajcie.